W niedzielę 18 sierpnia uroczystości w Piliźnie i Gołęczynie, 80. rocznica walk 3. Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica w akcji Burza. Obchody rozpocznie msza święta oraz montaż słowno-muzyczny w kościele Ojców Karmelitów w Piliźnie o godzinie 11. Chciałbym z tego miejsca jeszcze bardzo serdecznie zaprosić również mieszkańców 18 sierpnia na godzinę 11 do pobliskiego klasztoru Ojców Karmelitów. Odbędzie się nabożeństwo z okazji akcji Burza, w której brali udział nasi mieszkańcy tutaj z ziemi piliźnieńskiej na pobliskiej Kałużówce. Drodzy mieszkańcy, serdecznie zapraszam 18 sierpnia na godzinę 11 do pobliskiego klasztoru Ojców Karmelitów. O godzinie 12.15 ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem żołnierzy Polski Podziemnej przy Urzędzie Miejskim w Piliźnie. O 12.30 program artystyczny i ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w Gołęczynie. Na uroczystości patriotyczno-religijne z okazji 80. rocznicy akcji Burza i bitwy w Gołęczynie zapraszają burmistrz miasta i gminy Pilzno, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, publiczna szkoła podstawowa w Dobrkowie oraz Dom Kultury w Pilźnie.